Pomagać można na wiele sposobów. W niedzielę na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie wystartowała więc joga dla Macieja. Wstęp kosztował 5 zł, ale do stojących przy wejściu puszek uczestnicy zajęć chętnie wrzucali większe kwoty. Wszystko, by wesprzeć Macieja Urbana, miejskiego konserwatora zabytków, walczącego z rakiem nerki i jego przerzutami. Kolejna operacja jest niemożliwa. Szansą na powstrzymanie rozwoju choroby, a nawet na remisję nowotworu, może okazać się nowoczesna terapia immunologiczna. Z zajęć skorzystać można było o 2 godzinach, o 9 i 10.30. Zajęcia poprowadzili wspólnie Kinga Wawrzyniak oraz Paweł Raubo, którzy ze względu na wysoką temperaturę postawili na mniej skomplikowane ćwiczenia. W pierwszym rzędzie jako początkujący jogin ćwiczył sam bohater zbiórki. Leczenie Macieja Urbana można wesprzeć na kilka sposobów. Działa zbiórka funduszy organizowana przez Fundację Alivia za pośrednictwem strony skarbonka.alivia.org.pl /Maciej Urban. Wpłat można dokonywać także bezpośrednio na konto fundacji. Można także wziąć udział lub wystawić przedmiot czy usługę w licytacji zorganizowanej na Facebooku. Wszystkie informacje znaleźć można pod hashtagiem dla Macieja. Maciej Urban 17 maja rozpoczął terapię w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu.